Cześć, z tej strony Łukasz z Badminton School w Gdyni. Chciałbym Was zaprosić do używania nowej aplikacji Stringster, dzięki której możecie mierzyć siłę na ciągu w własnych rakietach. Od niedawna ta aplikacja jest jej możliwość wykorzystywania w języku polskim, do czego serdecznie zapraszam, szczególnie polskich zawodników. Chciałbym Wam pokazać, jak łatwo się zarejestrować do tej aplikacji. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk rejestracja, wpisać własnego maila, hasło i tak naprawdę możemy działać i testować siłę własnych naciągów. Przechodzimy do następnej strony, czyli podania Twojej rakiety. Ja posiadam Voltrika 80 Tun, więc te informacje chciałbym zawrzeć w aplikacji. Rakieta, producent Yonex, jak sami widzieliście. Potwierdzam model rakiety 80 Tun, 80 Tun. Wiek rakiety, jest to rakieta dość młoda, około 2016 roku. Nazwiemy ją dowolnie, żeby się nam nie myliła z innymi, i oczywiście zapisujemy. Na kolejnej stronie aplikacji Twój obecny naciąg, podajecie informacje na temat naciągu użytego w rakiecie. My posiadamy producenta naciągu, również Yonex, więc wybieramy z poniższych możliwości firmę Yonex. Model naciągu Nanodzi 99. Zalecana twardość przez producenta jest to 12,5 kg. Wiek naciągu można podawać w godzinach lub dniach. Myślę, że około 8 tygodni. Częstotliwość użytkowania powyżej 25 razy. Zapisujemy w pamięci. Przedostatnia czynność przed mierzeniem siły naciągu w rakiecie to umieszczenie zdjęcia na temat rakiety. Jest to bardzo proste. Potwierdzamy. I zdjęcie z modelem rakiety powinno nam się pojawić na ekranie, tak jak sami widzimy. Ostatnia czynność to oczywiście mierzenie sił naciągu. Rozpoczynamy poprzez naciśnięcie przycisku teraz pomiar. Ustawiamy telefon na płaskiej nawierzchni. Sprawdzamy, czy częstotliwość tutaj, czy telefon wyłapuje częstotliwości. Naciskamy zacznij pomiar. Ustawiamy rakietki blisko mikrofonu. Aż do momentu, kiedy aplikacja pokaże nam siłę naciągu. Aplikacja pokazała 10,4, a więc wiemy, że naciąg jest zużyty i nadaje się do wymiany. Aplikacja Stringest posiada jeszcze jedną fajną funkcję. Możecie nią mierzyć siłę naciągu na przestrzeni tygodni, dni. Tak jak tu widzicie, mieliśmy pomiary z 11 sierpnia, następnie z 15, z 1 października. W momencie, jak siła naciągu spadnie nam i aplikacja pokazuje nam, że to jest kolor czerwony, powinniśmy wymienić naciąg. Oczywiście możemy też porównywać siły naciągu w sytuacji, gdy zmienimy model naciągu w rakiecie. No i cóż tu dużo powiedzieć. Ja uważam, że aplikacja jest super i warto ją używać.